30 sierpnia wspominamy świętego Junipero Serra, prezbitera. Michał Józef Serra urodził się 24 listopada 1713 roku w Petra na Majorce. Już w szkole zetknął się z franciszkanami, wstąpił do nich w roku 1730. Gdy później składał śluby zakonne, nadano mu imię Junipero na cześć przedstawionego w kwiatkach świętego Franciszka, brata jałowca. Studia odbył w Palmie i tam też zdobył doktorat z teologii. W 1736 roku otrzymał święcenie kapłańskie. Był następnie kaznodzieją i spowiednikiem. Przez 3 lata wykładał filozofię, po czym powołano go na Uniwersytet Raimunda Lula, gdzie w latach 1744-49 wykładał teologię. Z kazaniami zapraszano go do kościołów na całej wyspie. W 1748 roku poczuł się powołany do pracy misyjnej. Rok później znajdował się już w Veracruz w Meksyku. Pieszo dotarł stamtąd do miasta Meksyk, następnie wyruszył do Sierra Gorda, bo chciał pracować wśród Indian. Niebawem zaczął głosić kazania w miejscowym narzeczu i przystąpił do budowy kościoła. W 1751 roku został przełożonym 5 okolicznych stacji misyjnych. Rok później mianowano go komisarzem inkwizycji dla całej Nowej Hiszpanii. Zrezygnował jednak z tego stanowiska i osiadł w stacji misyjnej w Jalpan. Na życzenie przełożonych odbudowywał następnie placówkę w San Saba w Teksasie. Potem zaś pracował w kolegium świętego Ferdynanda i był mistrzem nowicjuszy zakonu. W wielu diecezjach w Meksyku głosił misje ludowe. Gdy w roku 1767 jezuitów wydalono z Kalifornii, prowadzone przez nich misje powierzono franciszkanom. Mianowany ich przełożonym, Junipero ruszył z 14 towarzyszami do Dolnej Kalifornii. W roku 1769 założył placówkę w San Diego. Potem przyszła kolej na Górną Kalifornię, gdzie założono San Carlos de Monterey, a także San Antonio, San Gabriel i San Luis Obispo. Mimo 60 lat życia, Junipero pieszo przemierzał długie trasy i wizytował zakładane przez siebie placówki misyjne. Od 1775 roku osobiście pilnował odbudowy misji w San Diego. Potem założył jeszcze San Francisco, San Juan Capistrano i Santa Clara. Nieco wcześniej otrzymał przywilej udzielania bierzmowania. Dzięki temu z jego rąk otrzymało ten sakrament kilka tysięcy wiernych. Nie zabrakło mu natomiast trudności w stosunkach z władzami cywilnymi. Nazywany apostołem Kalifornii, w roku 1782 założył jeszcze stację misyjną San Bonaventura, po czym wrócił do stacji położonej nad rzeką Carmelo. Troskę o misję powierzył wtedy ukochanemu uczniowi, Franciszkowi Palou. Zmarł 28 sierpnia 1784 roku niedaleko Monterey. Od roku 1931 jego statua przyozdabia salę kongresu w Waszyngtonie. Święty Jan Paweł II beatyfikował go w roku 1988, a papież Franciszek dokonał jego kanonizacji 24 września 2015 roku podczas mszy świętej sprawowanej w katedrze w Waszyngtonie. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Junipera na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.